Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Instytucie Verba Veritatis. A dzisiaj naszym gościem po raz kolejny jest wszystkim dobrze znany historyk pan Lech Kowalski. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali też o temacie, który niejednokrotnie był poruszany i też do dzisiaj chyba budzi pewne kontrowersje. A mianowicie myślę o agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną. I chciałabym, żebyśmy zaczęli ten temat od praskiej wiosny. Czym była i, dla, czym była i, od, i jakie miała w tej całej agresji znaczenie ta praska wiosna? Proszę Państwa, wszystko się rozpoczęło w styczniu 1968 roku na plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Nastąpiły ogromne zmiany, wręcz można powiedzieć, systemowo. Sprawujący władzę, stojący na czele tej partii komunistycznej Czechosłowacji, taki po prostu czechosłowacki Bierut. Który był jeszcze większym stalinowcem od e, naszego e, e, Bieruta, a mianowicie e, e, Nowotny, sprawował władzę od 1953 roku do 1968 roku, czyli do tego plenum. Na tym plenum e, próbowano go rozliczyć, bronił się, a sprawował wówczas władzę, będąc jednocześnie pierwszym sekretarzem partii komunistycznej i prezydentem Czechosłowacji. Wówczas na plenum no, zaistniał e, no, człowiek, który później jest bardzo mocno kojarzony, właściwie on jest twórcą tej praskiej wiosny, mianowicie Dubczek. Teraz żebyśmy Państwo e, e, nie popadli e, w jakieś ach i och, e, że Czechosłowacja no, była tą, tym, tym pierwszym w obozie socjalistycznym państwem, które chciała rzucić te jazmo sowieckie. To ja powiem, że na tym plenum tasowali się między sobą komuniści z komunistami. To było coś podobnego, jak u nas było w 1956 roku w październiku, gdzie tak zwani swoi towarzysze moskiewscy, prawda, o których się mówiło, że to jest Żydokomuna. No, starli się z tymi, którzy, no, gdzieś tam w tyle głowy jeszcze tą polskę widzieli, prawda, jako, jako Polskę, ale prawda, komunistyczną. Tu było podobnie na tym plenum. Dubczek był komunistą z krwi i kości. On całą młodość do roku 18 i, i, i lata młodzieńcze spędził w Moskwie. Jego rodzice uciekli z Czechosłowacji. Yy jeszcze yy na początku yy XX wieku i osiadli yy w, yy yy w Związku Sowieckim tym z bolszewicowanym. I proszę państwa, on, oni wracają w 1938 roku do Czechosłowacji, lub do, od razu zapisuje się do komunistycznej partii, ale Słowacji, prawda, nie Czech, a Słowacji, no i robi tam zawrotną karierę i na tym plenum w styczniu 1968 roku. On jest tym, no, który nadaje ton tym przemianom. Dochodzi na tym plenum do przesilenia. Nowotny zostaje pozbawiony stanowiska pierwszego sekretarza, zostaje jeszcze, prawda, do zabrania mu stanowisko prezydenta. To niedługo trwa, bo jeszcze dwa-trzy miesiące i w marcu nowotny również traci stanowisko prezydenta Czechosłowacji, ale w międzyczasie. Nowotny uruchamia siły zbrojne te, tej Czechosłowackiej Armii Ludowej, w skrócie CZAL. Taki, taki był skrót jak nasze LWP. I jeden z generałów Szejna próbuje zbrojnie wesprzeć Nowotnego i utrzymać go u władzy. On uruchamia pierwszą dywizję pancerną z Milowic i próbuje szachować ludzi przy władzy, żeby za wszelką cenę zachować Nowotnego. Nie udaje się to. Dubczek już ma y, y, trochę wsparcia y, w jednostkach y, wojskowych czechosłowackiej armii, zwłaszcza na tych niższych pionach, prawda, powiedzmy tak od kapitana w dół i w masach żołnierskich. I Szajna nie jest w stanie zbrojnie zachować tego systemu takiego stalinowskiego, jaki był y, prawda, forowany przez Nowotnego. Szejna ucieka z Czechosłowacji do Stanów Zjednoczonych, tam otrzymuje y, 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 azyl. I sytuacja tutaj w miarę się normuje. O co chodziło na tym plenum? Otóż Dubczek, jak mówiłem, komunista, również, ale widział potrzebę zreformowania tego systemu. Przede wszystkim chcieli unormować stosunki ze Związkiem Sowieckim, żeby to nie było tak, jak w naszym przypadku Marchia, prawda, gdzie Sowieci wskazywali to do wykonania, tamto do wykonania. W sprawach i w sprawach politycznych, chcieli prawda, złagodzić cenzurę, chcieli wprowadzić system, no można nawet powiedzieć wielopartyjny. Oparte na zasadach demokracji, prawda, wolności słowa, wolności zgromadzeń się. A w przypadku stosunków ze Związkiem Sowieckim bardzo tutaj napięte były również relacje na tym odcinku gospodarczym. Oni chcieli oprzeć te stosunki ze Związkiem Sowieckim nie tam na jakimś rublu, który, którego kurs regulowano w Moskwie. Oni go chcieli oprzeć na normalnym rachunku ekonomicznym. Liczymy, płacimy, Podejmujemy, kooperujemy, a nie że mamy dostarczyć tyle, za to dostaniemy to i tamto, bo tak w ramach RWPG postępował, prawda, bracia Moskale postępowali. I oczywiście, że to się nie mogło spodobać, prawda, ludziom władzy na Kremlu. No i tak jak to jest w zwyczaju, no, zaczęło się od szantażu, najpierw od napisania listów, oni zawsze piszą listy, prawda, ci w Moskwie. Breżnie wystosował list do Dubczeka, prawda. E, później zaczynają, to, to jest taka metodologia bolszewicka, później zaczynają rozmowy, ściągać, straszyć. Równolegle podciągają wojska pod mhm. granicę. Panie Lechu, przepraszam, czyli możemy podsumować, że praska, wo, pras, praska wo, wiosna Wiosny. była pewno, była próbą reform e, społecznych, ekonomicznych, politycznych e, tak. Wtedy w Republice Jak osłowacji? najbardziej, mhm. jak najbardziej. My do tego jeszcze po prostu nie dojrzeliśmy, prawda, były próby, ale to były próby w 56 roku na przykład w Poznaniu bunt robotniczy, to on miał podłoże no takie czysto roszczeniowe, poprawa mhm. wynagrodzenia, warunków mhm. pracy i tak dalej. Tu jeszcze nikt w tych kategoriach tak nie podejmował tej tematyki i naprawdę Czechosłowacja tutaj była no, pierwsza. I to się nie spodobało na Kremlu. Tak, to się nie spodobało na Kremlu, no i zaczęły się tutaj konszachty, prawda? Namawianie pozostałych członków tak zwanej koalicji państw demokracji ludowej. Tu bardzo brzydką rolę odegrał nasz Gomułka. Bo jak Pani skojarzy, ja mówiłem tu o styczniu 68 roku i o marcu 68, prawda, co się działo w Czechosłowacji, no to my tutaj mamy w 68 roku początek tak zwanych, prawda, czystek antysjonistycznych. i Gomułka, prawda, wiedział, że to w Moskwie jest różnie odbierane, prawda, co on tutaj w Polsce wyczynia. I próbując się no, jakoś Moskwie zrewanżować, że zrozumiała sytuację tutaj, tą, te czystki antyżydowskie w Polsce, on był na pierwszej linii walki, prawda, z, z tym, co się działo w Czechosłowacji. Moskwa go bardzo szybko podkupiła i Gomułka obok, prawda, Breżniewa. Był tym, który no, najbardziej prawda, protestował przeciwko tym przemianom w Czechosłowacji. I tutaj, proszę Państwa, w kwietniu 1968 roku w Warszawie pojawia się marszałek Jakubowski, Iwan Jakubowski. On wtedy stoi na czele Zjednoczonych Sił Układu Warszawskiego. On jest naczelnym dowódcą. To był człowiek, można powiedzieć, yy, Zawsze dopasowany i wpasowany w sytuację, jaka e, była czy w Związku Sowieckim, czy, czy e, w strukturach, e, e, prawda, tego Wielkiego Sojuszu tych państw e, demoludów. Był e, również e, w swojej karierze stał na czele jednostek sowieckich w NRD, prawda, e, przeszedł ten cały taki szlak akceptacji. Przez władze polityczne Kremla i w końcu na to stanowisko został skierowany. I on przyjechał do Warszawy i on sądował, to jest kwiecień 1968 roku, on sądował, bo potem z Warszawy to jechał i do Pragi, i do Berlina, i do Budapesztu, i do Sofii. On objeżdżał swoje włościa i sądował, czy jest poparcie do ewentualnego wejścia wojsk układu warszawskiego do Czechosłowacji. Oni sparzyli się w 1956 roku, kiedy stumili bardzo krwawą rewolucję na Węgrzech. I to pokazało wtedy prawdziwe oblicze tego sowieckiego państwa. I oni już nie chcieli takiego błędu popełnić, żeby cały świat krzyczał, że to są mordercy. Więc oni chcieli poszerzyć krąg tych zbrodniarzy, prawda? I do tej inwazji przygotować inne państwa bloku, żeby wspólnie tą Czechosłowację okay. zdławić. I w tejże, prawda, w trakcie tej wizyty Gomułka jest jak najbardziej, prawda, za, wręcz jeszcze go popiera, on mu dziękuje, prawda, no tam spijają sobie miód z dzióbka. I tutaj już Gomułka jest kupiony i wyraża zgodę. Na tym, na tym spotkaniu jest również generał Wojciech Jaruzelski, już wtedy jest ministrem obrony i jest w sztabu generalnego, generał Bolesław Hocha. W ogóle milczą, nic, ani jednego zdania siebie nie wyartykułowali. Wszystko y, prowadził rozmowę, prowadził Gomułka. Jakubowski opuszcza Polskę, wie, że już tutaj ma zwolenników. Również to mu przy, zostanie przyrzeczone y, na Węgrzech, w Bułgarii, w NRD. Jedyni Rumuni, Rumuni zawsze stawa, stawiali okoniem. Na forum Układu Warszawskiego nigdy się nie zgadzali, na forum RWPG również z tym, co Związek Sowiecki tutaj wymuszał. Właśnie hmm. dlatego taki był koniec czałczesku. Później został przed, pod ścianą rozstrzelany z żoną, bo służby sowieckie go nie chroniły. Po prostu zatestawianie się przez całe dekady, będąc w wspólnym bloku. I proszę Państwa, zaczynają się przygotowania wojskowe do wejścia do Czechosłowacji. Zaczyna się cała procedura uruchamiania stanów gotowości bojowej. U nas w Polsce od razu zapada decyzja na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej, że wojska inwazyjne, te polskie, będą zmontowane z wojsk, które są najbliżej granicy czechosłowackiej, czyli tej południowej, i że będą to jednostki, dywizje pancerne zmechanizowane, mm -hmm. pochodzące z śląskiego okręgu wojskowego. Wtedy na czele śląskiego okręgu wojskowego stoi nie kto inny, tylko generał Florian Śiwicki, prawda? Za pan brat z, z towarzyszem Wojciechem, rozumieli się na po prostu błysk oka. I on przygotowuje te siły zbrojne. I proszę Państwa, tu już od kwietnia zaczyna się no, ruch na granicy wschodniej Związku Sowieckiego. Tu pojawiają się najpierw takie jednostki rozpoznania prawda, przy granicy naszej. W ogóle nie informują, że przekraczają granicę wschodnią i wchodzą na nasze terytorium, pojawiają się przy granicy południowej, pojawiają się w różnych innych miejscach. Mon jest tymi ruchami wojsk sowieckich niezapowiedzianymi wystraszony, wystraszony we własnym państwie. Oni nie kontrolują w ogóle Rosjan. Uruchamia się również północna grupa wojsk sowieckich, mm -hmm. która stacjonuje w Legnicy. Tutaj również są zaobserwowane ruchy wojsk sowieckich. I proszę Państwa, wtedy zapada decyzja, że zostaną przeprowadzone wieloszczeblowe ćwiczenia pod kryptonimem Szumawa. Szumawa. One się rozpoczynają w czerwcu, te ćwiczenia, od 20 do 30 czerwca. W tych ćwiczeniach bierze udział strona Polska dla zakamuflowania jednostki śląskiego okręgu wojskowego, które biorą udział w ćwiczeniu Szumawa, wystawiają tylko takie ugrupowania szkieletowe, czyli sztaby i jednostki pomocnicze. Ale one się rekrutują z czwartej dywizji zmechanizowanej z 10, 11 dywizji pancernej, ale tylko takie szkielety, dowództwa i sztaby. NRD wystawia swoje siły, ale jest ogromny protest nawet w samych wojskach Układu Warszawskiego, żeby nie wpuszczać Niemców do Czechosłowacji, bo to się kojarzy wiadomo mm -hmm. z czym, prawda? Z 1938 rokiem 9. Mm -hmm. Panie Lucho, czy to Trochę nie brzmi tak, że te znowu ćwiczenia były pretekstem do tego, żeby zebrać w odpowiednim miejscu określoną ilość wojska zgodnie z planem? Oczywiście, oczywiście. To się tak zawsze robi. Wie Pani, to są procedury, to jest taka metodologia, że można zamknąć oczy i wiadomo co, jaki ma być następny ruch wykonany. Te ćwiczenia Szumawa były właśnie po to, żeby wejść z wojskami wydzielonymi w części tej sztabowo dowódczej i jednostkami wspomagania na teren Czechosłowacji, rozpoznać rejony przyszłej inwazji wojsk Układu Warszawskiego, policzyć jednostki, zlokalizować, określić siły polityczne w poszczególnych mhm. miastach administrujące rozpoznać drożnie, mosty, kładki przerzutowe, wszystko to, co służy potem szybkiemu przemieszczaniu się. No i Szumawa właśnie temu, na tym polegały te ćwiczenia. Wie Panie, ja w 90 roku rozpocząłem gromadzić materiał do książki, ona potem się ukazała w 92 roku, do książki Kryptonim Dunaj, wejście wojsk y, układu warszawskiego do Czechosłowacji ja y, na tą okoliczność y, nagrałem całą masę tych najważniejszych generałów i oficerów, którzy decydowali o naszym wejściu do Czechosłowacji. I między innymi y, rozmawiałem wówczas z generałem Siwickim. I on mi powiedział, no weszliśmy do Czechosłowacji po to, żeby ją spenetrować dokładnie. Mm -hmm. Mówi, oprócz jednostek wojskowych, mówi, weszły potężne, mówi, siły KGB. Mówi jeszcze nigdy w życiu, mówi, nie widziałem w miastach czeskosłowackich tylu krótko oszczyrzonych, mówi, turystów, którzy de facto byli w cywilnemu oficerami służb specjalnych. Czegosłowacja została rozpracowana w najdrobniejszych detalach. I jeszcze wtedy, kiedy oni weszli do czegosłowacji, Marszałek Jakubowski spotkał się z ich ministrem obrony narodowej, bo Rosjanie już do tego etapu wszystkich tych, którzy im się stawiali w dowództwie Czechosłowackiej Armii Ludowej, już ich zredukowali, powyrzucali z wojska i wstawili na ministra obrony narodowej Czechosłowacji generała Martina Dżura. To był bardzo uległy, posłuszny generał. On nigdy nie dowodził jednostkami, bo on przyszedł ze struktur kwatery mistrzowskich, czyli z logistyki z tyłów, ale on miał wsparcie Dubczeka. Dubczek bardzo dużo przyczynił się, że on mógł to stanowisko osiągnąć. Rosjanie wtedy jeszcze nie mogli tak atakować w posunięcia personalne Dubczeka jeszcze go hmm. obserwowali, prawda? Dubczek również doprowadził do tego, że Martin Dżur dobrał sobie na szefa sztabu również takiego oficera spolegliwego i na szefa głównego zarządu politycznego, ale jeden i drugi, oni byli jakby stali w rozkroku za Moskwą i za Dubczekiem i tak za bardzo nie wiedzieli jak tutaj balansować, prawda, w którą stronę. Ale wtedy Martin Dżur zachował się no, niegodnie, niegodnie, bo w rozmowie z Jakubowskim, który wtedy przyjechał na ćwiczenia Szumawa, on powiedział do Jakubowskiego, że stan yy, wyszkolenia, mobilizacji jednostek czegosłowackich jest tak słaby, i dał mu do zrozumienia, że mają się nic nie obawiać, kiedy wejdą do Czechosłowacji, prawda? I Jakubowski na to uściskał go i mówi: Przyjaciel, zrozumiał, przyjaciela. No, mhm. tak Martin Dżur wyprzedał własne siły zbrojne mhm. czegosłowackie. I teraz kończą się ćwiczenia. Strona Polska wszystko zlokalizowała. W rozmowie z generałem Sośnickim, kwatermistrzem tej drugiej armii, która weszła w ramach, dwunastej armii, która weszła w ramach ćwiczeń Szumawa, on mówi do mnie tak, proszę pana, miałem rozpoznane, bo on był z pionu kwatermistrzowskiego, mówi tak, miałem rozpoznane wszystkie magazyny, wszystkie przepompownie, gdzie była benzyna, gdzie była ropa, gdzie był gaz, mówi... Gdzie były składy żywności, mówi, składy mówi, te socjalno-bytowe, wszystko wiedziałem na szumawie. Wszystko miałem policzone, rozpisane na mapie, zaznaczone. Jak weszliśmy, mówi 20 sierpnia, to tylko jechałem pod wskazane adresy. No temu służyła szumawa. I teraz mieli wyjść 30 czerwca z Czechosłowacji, no ale zaczynają się opóźnienia. My wychodzimy 10 lipca. A Sowieci jeszcze zwlekają, prawda? Z wyjściem, wyszli 13, ale Szumawa już, y, już całkowicie załatwiła y, y, Czechosłowację pod względem y, obronności. No i teraz, y, co się dzieje od, od y, 10 lipca do 20 sierpnia, kiedy mają wkroczyć? Ciągłe ruchy wojsk, ciągłe. Sowieci tu napływają i to y, wielkości na granicę naszą południową wchodzą. W sile no, dywizji. Teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli się nie zgłasza tak dużego związku taktycznego, jaką jest dywizja, no powiedzmy, w granicach 10 tysięcy osób, żołnierzy, no to trzeba im udostępnić miejsce, prawda? kiedy ktoś się gdzieś pojawia, a ruch normalny się odbywa i kolejowy, i, i, i po trasach, po drogach, i, i Polacy są zaskoczeni, no to teraz proszę sobie zobaczyć, jak. Cały ten blok państw Układu Warszawskiego był traktowany przez Moskwę. Oni się z niczym nie liczyli. I teraz yy, spolegliwy generał Jaruzelski, który był wystraszony tą sytuacją, po cichu polecił uruchomić yy, jednostki z, yy, z 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej z Krakowa. Również nagrywałem dowódcę tej dywizji, pana generała Dysko. I on mówił mi tak, proszę pana. Ja otrzymałem zadanie, żeby z ukrycia we własnym kraju, żeby z ukrycia śledzić ruchy wojsk e, e, sowieckich na naszym terytorium, które wchodzą, prawda? I wpychają się, mówi w różnych miejscach, jest, mówi tarasują, niszczą, mówi lasy, drzewostan. To był, wie pani, lipiec, to za chwilę się plony zbiera. Oni jeździli po polach, po niczym, okrutne straty. Jeżeli im się zwracało uwagę, to oni mówili, że po agresji na Czechosłowację, po interwencji, że oni to zwrócą, rozliczą się. Absolutnie nie było tak. Jedna z dywizji, wie pani, wjechała na poligon żagański. Duży, ogromny poligon. Jeden z większych w Europie po poligonie drawskim. Tam ćwiczyły jednostki Wojska Polskiego. Wie pani, to je tak spacyfikowali, że oni na własnym poligonie, przedstawiciele LWP, nie mogli wykonać żadnego ruchu bez zgody prawda, tych, którzy przyjechali z Sowietów na ten poligon. Trwały również przygotowania do inwazji w północnej grupie wojsk sowieckich. Generał Hocha, za decyzją podjętą przez generała Jaruzelskiego, skierował do Legnicy generała Molczyka. Ja już kiedyś mówiłem, że to był. No, miał największe zaufanie, chyba się nawet większe zaufanie od Jaruzelskiego w Moskwie. O miał żonę Rosjankę. Plotka głosiła, że w domu mówili po rosyjsku wyjątkowy, no można powiedzieć, rusofil i on, proszę Państwa, tam w północnej grupie wojsk sowieckich opracowywali plan przekroczenia granicy. I teraz tam mamy takie dwa ośrodki decyzyjne, tu jest Malinowski, prawda, z Układem Warszawskim, a tam gdzieś w Legnicy siedzi Bolczyk z dowódcą tej północnej grupy wojsk i również, prawda, kreślą plany agresji. Mało tego, Podobne plany agresji są określone w grupie wojsk na terenie NRD, i podobne są określone na Węgrzech, bo od tych dwóch stron można wejść. Oczywiście zapada decyzja, że, i tutaj wie Pani, nie do końca jest wiadome, czy Niemcy na chwilę weszli i się cofnęli, czy w ogóle nie weszli i tylko granice blokowali. Prawdopodobnie według mnie nie weszli, stali przy granicy. Natomiast zmobilizowano wszystkie jednostki pozostałe Układu Warszawskiego. Poza Rumunami. Oni nie mhm. weszli do Czechosłowacji. I teraz mamy ten dzień, <kluzny> przepraszam, 20 sierpnia i tą godzinę 24, gdzie oni będą przekraczali granicę. Powiem teraz Państwu tak, jak wojska te zostały zmotywowane, jak im mówiono, po co oni wchodzą do Czechosłowacji. Otóż kadrze e, kierowniczej, kadrze średniego szczebla i żołnierzom z poboru mówiono, że wchodzicie do Czechosłowacji, bo Czechosłowacja jest wyrywana z grona bratnich państw Układu Warszawskiego, że na granicy stoją już wojska Republiki Federalnej Niemiec, mhm. przygotowane do ataku, prawda? Że musimy jej bronić, że grupy tak zwane no, zrewolucjonizowane próbują obalić legalne władze w Czechosłowacji. I my idziemy im udzielić bratniej socjalistycznej pomocy. I to ich wbijano w głowę od rana do wieczora. Tam potężną robotę wykonywał pion y, głównego zarządu politycznego mhm. i podlegli Czesławowi Kiszczakowi y, funkcjonariusze konwywiadu wojskowego, czyli wojskowa służba wewnętrzna WSW. Kiszczak ich tam skierował, proszę sobie wyobrazić, 700, 700 do tej agresji na Czechosłowację. Ta agresja rozpoczęła się na 5-10 minut przed godziną 24 w dniu 20 sierpnia. Wszystko było przygotowane do wejścia. W pierwszych strażnice czeskosłowackie, które, które były na granicy południowej z Polską, Zostały bardzo szybko opanowane przez nasze jednostki specjalne, komandosów. Użytość dziwnowa, tam był batalion specjalny, takich komandosów z prawdziwego zdarzenia. Oni wpadali przed wojskami, które czekały na sygnał na strażnicę, obezwładniali tych, tych Czechów, Czechosłowaków, prawda. Były, Komiczne wręcz przypadki, Czesi jakby już odpuścili jednego dowódcę, strażnicy znaleźli w wannie, brał kąpiel akurat, prawda, ta czujność była żadna na tych granicach, po przerwaniu tych, tych, jak to się mówiło, szlabanów i tak dalej, te wojska ruszyły, prawda, ogromną masą, w powietrzu towarzyszyły im samoloty bojowe, śmigłowce, wyglądało to, no, fatalnie, fatalnie, tak jakby się wojna kolejna rozpoczęła. Oni wchodzili do kraju, który okazało się nie bronił się. My wchodziliśmy tam, prawda, zakamuflowani pod tym kryptonimem Druga Armia. Wprowadzał ją generał Florian Siwicki. Jego zastępcą był, również potem odgrywając ogromną rolę w LWP do spraw politycznych generał Włodzimierz Sawczuk. No tam był ten przyszły kwiat generalicji za Czechosłowację, oni potem szybko awansowali, tam się znalazł w Czechosłowacji. Polska wystawiła kontyngent liczący 26 tysięcy żołnierzy. To była dywizja czwarta, zmechanizowana, dziesiąta i jedenasta, dywizje pancerne. Do tego dochodziły jednostki pomocnicze. Sztab zabezpieczenia logistycznego tych ćwiczeń znajdował się w rejonie Wrocławia, stamtąd dowożono żywność i tak dalej w pierwszym okresie. My zajęliśmy rejon w Czechosłowacji między Hradec Kralowe a Pardubice. Tak, ogólnie to było gdzieś około 20 tysięcy km kwadratowych z obszaru Czechosłowacji wydzielonych do jednostek wojska polskiego do okupowania. A w przypadku całego obszaru Czechosłowacji to było 16% obszaru tego państwa. Tam wprowadziliśmy 600 czołgów do tego wszystkiego, całą masę innych jednostek pomocniczych. W pierwszym okresie zadaniem wszystkich właściwie jednostek to było do zneutralizowania stacjonujących jednostek Czechosłowackiej Armii Ludowej w swoich garnizonach. Po prostu jak to robiono. Podjeżdżano pod jednostkę, te wojska okupacyjne, jak w przypadku prawda, Polski czy Sowietów, podjeżdżano pod jednostkę, okrążano tą jednostkę, lufy czołgów były i skotów wozów bojowych skierowane na czegosłowackie jednostki i dawano im czas na opuszczenie miejsca zakwaterowania, wyznaczając jednocześnie miejsce, gdzie mają się prawda, przegrupować. Najczęściej to były lasy. I najczęściej te jednostki czechosłowackie no, spędzały późniejszy okres tej całej okupacji w lasach. Czesi próbowali się jakoś odgryźć, ale decyzją ministra obrony Martina Dżura, generała tego co wspomniałem, oni mieli zakaz, mieli zakaz stawiania oporu. Te jednostki otrzymały zakaz stawiania oporu i one się podporządkowały. Jeżeli robili to jakoś i próbowali zamanifestować swoją niechęć do tego najazdu, no to były takie, wiecie państwo, no takie no próby. Oby się nic nie stało, w ten sposób one się odbywały. Gdzieś tam coś od, oszczelali z daleka, jak ich wyrzucali z jednostek, to niekiedy powrzucali do kominów granaty, prawda? Sowieci potem coś tam rozpalali, kuchnie i tak dalej. To były eksplozje. No to takie były, prawda, sprawy. Rozbrajano ich, yy, zabierano yy, broń. Magazyny broni, które były przejmowane w jednostkach, były plombowane. Gdzie to były jednostki wojska polskiego, to stawiano wartowników, yy, przechodzono yy, również inne miejsca yy, zabezpieczając. Bardzo yy, korzystnie na tle tych wydarzeń zachowywało się społeczeństwo. No właśnie, to było moje kolejne pytanie, mhm. ale jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, bo tu, jak my mówimy, dużo o taktyce. O tym, jak to było zorganizowane. A mnie jeszcze chciałam zapytać, jak wyglądało wtedy wojsko polskie? Bo w 1963 roku został skazany ostatni z żołnierzy niezłomnych. Przez lata nasi bohaterowie byli ścigani, przeżywali w więzieniach straszne męczarnie, i teraz mamy 1968 rok, czyli jakby pięć lat po tym, po tych, po, po tym ostatnim wyroku na. Na jednego z żołnierzy niezłomnych. I teraz, jak wygląda mentalnie to wojsko? Jakby kto tam jest? Jaki tam jest duch? Jakby czy, czy to wojsko, jakby ono zapomniało, czy jest mentalnie po drugiej stronie? Bo rozumiem, że to jest rozkaz, to jest wojsko. Nie można, jakby powiedzieć, nie zrobię, nie chcę. Zresztą nikt nie myślał w tych kategoriach. Proszę Państwa, proszę Pani, to wojsko. Mentalnie to już było mm, wychowane i zainfekowane no, tą bolszewią. Tutaj nie okłamujmy się, to nie było po, e, wojsko, które. to było wojsko partii rządu. Mhm. To wojsko przecież wielokrotnie e, będzie e, wtedy już występowało przeciwko własnemu narodowi, a będzie, i to bardzo skutecznie, bo będą e, ogromne ofiary śmiertelne, będzie stan wojenny. Więc to wojsko mentalnie było bardzo daleko od tego, co Pani wspomniała o tym, że Franczak-Lalek w 1963 roku został zlikwidowany, to nikt nie miał pojęcia, ani sobie tym, prawda, głowy nie zaprzątano, przecież cała już wtedy góra, cała generalicja, cały, całe Ministerstwo Obrony Narodowej, szefowie instytucji centralnych, rodzajów wojsk, zarządów najważniejszych, to już byli wychowankowie, Akademii Szkół Związku Sowieckim. To nie było tak, że można było objąć stanowisko dowódcy dywizji czy szefa jakiejś instytucji centralnej. Nie. Już w latach 60. stworzono tak zwane wojskowe stanowiska nomenklaturowe. Które wymagały zatwierdzenia partii, to bardzo często na szczeblu biura politycznego. I żeby zostać dowódcą dywizji czy dowódcą okręgu, to się wypowiadali najważniejsi, prawda, decydenci w państwie naszym, szczebla, prawda, biura politycznego, sekretariatu. I tutaj nie było przypadku, każdy jeden z nich wiedział, jak trzeba tą busolę ustawić, że nie na Warszawę, tylko na Moskwę. Poza tym, każdy rodzaj służb instytucji centralnych miał swój odpowiednik w Moskwie, prawda? Gdzie na przykład kontrwywiad wojskowy podlegał pod zarząd trzeci KGB i tam składał meldunki. To co meldował tutaj własnym instytucjom, no to, było, to był chleb powszedni, ale tam wysyłając meldunki, tam już się nie mógł pozwolić na jakieś urojone Oceny, prawda? Bo decyzja była jednoznaczna, dymisja, prawda? Oni tam byli rozliczani. Generał Jaruzelski był tam rozliczany. Ja potem będę mówił w programie, który nagramy jeszcze o, o generale Jaruzelskim i, i o braciach Moskalach, jak, jak te zależności one funkcjonowały. Natomiast na szczeblu kadry, nie kadry, tylko żołnierzy z poboru, no to była indoktrynacja, no proszę Państwa, no informacje polityczne wtorki piątki szkolenia dokształcające ideologiczne organizacje młodzieżowe wojskowe wtedy jeszcze ten KMW tak koła młodzieży wojskowej nacisk partii która była w wojsku wszechwładna przecież zawsze tym najważniejszym obok zastępcy dowódcy to był ten do spraw politycznych, potem szef sztabu jednostki. Więc to wojsko w ogóle nie rozumowało takimi kategoriami, jak pani to ułożyła w pytaniu. To było gdzieś poza nimi, gdzieś, gdzieś bardzo, bardzo daleko. Oni, oni wchodzili i byli święcie przekonani, święcie przekonani, że idą ratować Czechosłowację. Oni z tą misją się udawali. I teraz, proszę państwa, tylko jeszcze dopowiem. W wojsku polskim było tylko kilka, może kilkanaście przypadków w związku z wejściem jednostek do Czechosłowacji polskich, że oficerowie z tym się nie zgadzali. Zostali natychmiast z wojska usunięci, były wyroki więzienia, ale to było kilkanaście przypadków i wszystko. A ta armia wtedy już liczyła no, w granicach jakieś 350 tysięcy Osób. No więc wyciszyć, ukarać i uwięzić kilka osób, to było jak wstrzyknięcie palca. Taki był opór na przykład, gdybyśmy chcieli go w tych kategoriach rozpatrywać. No właśnie, a społeczeństwo czechosłowackie jakie miało udział? Bo odegrało bardzo istotną rolę, prawda? Podczas... Najpierw bym powiedział o społeczeństwie w Czechosłowacji. W Czechosłowacji. Tak, tak. W Czechosłowacji. Tak, tak, tak mam na no więc, y, proszę Państwa, y, ja znam tą tematykę. Wydałem książkę, y, tysiące relacji i czytałem y, z, tego, y, z, ty, z tego najazdu na Czechosłowację. I byłem y, naprawdę y, podziwiałem y, Czechów, Słowaków, jak się zachowywali. Oni. Oczywiście, że ten 20-21 to były szokowe takie dni, prawda? Grupowali się tam gdzieś małymi grupkami i tak dalej, ale bardzo szybko zaczęli, prawda, buntować się. Były duże wiece w miastach, no w Pradze, potężne, prawda? Wyzwiska pod adresem tych okupantów, malowane hasła na, na, na ścianach. Prawda, wygrażanie im, wymiana znaków drogowych, żeby kierować w inne strony. Zmian, zdejmowali nazwy ulic, prawda, miejscowości. No robili co mogli w ramach no, też i własnego, prawda, bezpieczeństwa. Ale ich postawa w bardzo dużej mierze miała wpływ, proszę Państwa, na zachowanie się władz politycznych tych wówczas, bo tam też przeważały prawda, te siły związane no, z dawnym układem. Ci bardzo szybko porzucili Dubczeka i jego tą prawda, grupę, która chciała reformować Czechosłowację. Przecież 20 w nocy z 20 na 21... Całą tą grupę, która chciała reformować mhm. ten kraj, narzucono im na głowy kaptury, prawda? I w tych kapturach Dupczek i jego ekipa, premier Oldrzyk i tam inni, ich przewieziono do Moskwy. Ich przewieziono w tych kapturach do Moskwy. I zawsze jak nagrywałem tych generałów, a przy y, zjednoczonym y, tym y, dowództwie układu warszawskiego, y, generał Tuczapski był delegowany w formie zastępcy, ale to był taki zastępca jesteś, ale tu niczego nie dotyka i nie masz nic do mówienia, taki, żeby tylko był. I generał y, na to się godził i takim zastępcą był. To generał mówi: My, żeśmy się najgorzej bali tego, Żebyśmy nie byli następni, którymi, którzy z tymi worami na głowie zostaną przetransportowani do Moskwy i rozliczeni. Mówi, tego się baliśmy. Wiecie Państwo, dla mnie ta inwazja również się kojarzy no, z bardzo nikczemnym zachowaniem naszego ministra obrony narodowej. On był wtedy jego zmieniono w kwietniu. Niech, proszę państwo sobie zauważyć. Tuż przed ćwiczeniami Szumawą, on zastąpił na tym stanowisku marszałka spychalskiego. Marszałkowi spychalskiemu nie dowierzano, a poza tym jeszcze te czystki antysyjonistyczne w Polsce w marcu, gdzie go również uwikłano. Ze względu na rzekome pochodzenie małżonki narodowości żydowskiej. Gomułka miał żonę narodowości żydowskiej, więc te rozbiły ich te wydarzenia totalnie. I wtedy Sowieci postanowili pozbyć się marszałka Spychalskiego na tym stanowisku. I chcąc, nie chcąc, Jaruzelski zostaje ministrem. Ja potem dopowiem na pytanie, na te pytanie rozwinę później o programie, jak będzie o nim. Zostaje tym ministrem obrony narodowej. I tenże człowiek. Absolutnie nie jedzie do Czechosłowacji, nie wizytuje wojsk własnych na terenie Czechosłowacji, które okupują ten kraj. On siedzi w Warszawie. Dwa lata później zachowa się tak samo, gdy będzie niszczył y, zbuntowanych stoczniowców na wybrzeżu, gdzie będą trupy, prawda? Gdzie będzie ponad tysiące rannych, ponad 45 zabitych. Tak się zachowywał generał, generał Jaruzelski. I jak teraz Państwo byście sięgnęli po jego książkę Stan Wojenny, dlaczego, i będzie ten wyjątek poświęcony Czegosłowacji, to zobaczcie Państwo, jak ługa w żywe oczy. On pisze, że o Czegosłowacji dowiedział się, stojąc na trybunie na Kremlu, będąc na pogrzebie marszałka Rokosowskiego, i Breżniew do niego mówi, że jednak do Czegosłowacji wejdą. I tenże kłamczuch taką informację zamieszcza. W książce, o której wspomniałem, to jest oczywiście nieprawda. Wszystkie szyfrogramy, jakie ja znam i do których dotarłem, generała Jaruzelskiego, do głównodowodzącego w Czechosłowacji, generała Siwickiego, noszą podpis generała. Generał je wysyłał z Warszawy, będąc w resorcie obrony narodowej na, karo, na klonowej, i cały czas trzymał rękę na pulsie. On się bał tych wydarzeń, prawda? żeby go nie wiązano, bo no po to jednak było stumienie siłą prawda, tych zapędów wolnościowych Czechosłowacji. Tu Czapski powiedział mi, proszę pana, my życzymy praską wiosnę, mówi, stalą i ogniem, mówi, wypalili i zniszczyli. Dubczek wywieziony w tym kapturze na głowie i z tą swoją feraliną, która chciała zmian w Czechosłowacji, już do władzy nie wrócili, prawda? Tam Sowieci wybrali sobie takiego y, kolejnego y, sługusa, y, jak był nowotny, Husaka, i od tej pory Czechosłowacja właśnie prze, y, przemierzała w tym samym nurcie co pozostałe państwa. Znowu została ściśnięta na szy, za szyję. I proszę Państwa, Rosjanie, Sowieci, jak weszli do Czechosłowacji, to już nie wyszli. Już zostali. Tam tak samo utworzyli taki kontyngent wojsk, jak w Polsce była północna grupa wojsk, i Czechów mieli już, prawda, zagardło do końca istnienia układu warszawskiego. I takie to były konsekwencje tego. Myślę, że tutaj jeszcze w kontekście społeczeństwa na uwagę zasługuje ryszard siwiec z przemyśla. Prawda? Tak, to, to był no, akt, prawda, który. który no, wzbudził, ale to z czasem, bo kiedy Siwiec dokonywał tego samo spalenia, to zostało, prawda... Przypomnijmy, że on był żołnierzem Armii Krajowej. Tak, to zostało przez propagandę zagłuszone. Nawet obecni wówczas na stadionie dziesięciolecia y, y, prominenci i, i, i ludność, która tam, obywatele, którzy przybyli, prawda, na to spotkanie, nawet się nie zorientowali tak y, za bardzo, y, w którym sektorze i co się odbywa. To zostało zaraz otoczone kordonem, prawda? Y, y, siwca, prawda, y, 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 wy... przetransportowano i to y, przez lata pozostawało y, bez echa. Wiedziano w kręgach opozycyjnych o siwcu, prawda, ale to nie był nośny, prawda, jakiś przekaz. To dopiero już w tej Polsce, w tej trzeciej RP, dzisiaj mamy przy stadionie narodowym poświęcony obelisk, prawda, temu człowiekowi. No to tak było, natomiast. Proszę Państwa, no tak byśmy chcieli się tutaj odnieść do tego, jak się zachowała nasza opozycja, powiedzmy. No ona była w powijakach, no jeszcze wtedy, w tych latach. Oni tam się spotykali gdzieś przy granicy południowej z Hawlem, z innymi, prawda, opozycjonistami z Czechosłowacji, ale to były, to były rzeczy, sprawy no naprawdę nie mogli się przebić z informacjami. Pojawiały się w Polsce materiały takie w różnej formie ulotek, jakieś informacje, co się faktycznie dzieje w Czechosłowacji, ale ich zasięg no to był w małym kręgu, prawda? I ostatnie pytanie dotyczące tego tematu, właśnie jak reagowało środowisko międzynarodowe? Czy zareagowało, czy coś się wydarzyło, czy wydarzenia y, inwazji y, sił Układu Warszawskiego na Czechosłowację one zostały w tym miejscu w tym obszarze pomiędzy tymi państwami a reszta świata milczy? Tak, proszę państwa, no były y, y, prawda tam głosy oburzenia. Y, to jest tak, y, y, moi drodzy. To się tak y, można powiedzieć, protestuje na papierze, y, w eterze, prawda? I to są y, gładkie y, wystąpienia, zwroty. Y, no, bo mowa tak naprawdę. Nic nie zrobiono, y, y, co by mogło y, doprowadzić do jakiegoś y, y, no, skutku, że y, Sowieci by się ocząsnęli. Oni tam wprowadzili blisko Sowieci. Gdzieś tak y, najpierw w pierwszym rzucie 250 tysięcy, licząc z wojskami tymi pomocniczymi, jak jednostki polskie, a potem to się rozrosło do ponad 400 tysięcy. Sowieci się nie obawiali, nie obawiali się Zachodu y, y, tutaj. Y, oczywiście, że tam y, tak y, na użytek opinii publicznej podniesiono w tych y, granicznych y, y, państwach, Republika Federalna, Niemiec, y, y, podniesiono tam stany gotowości, prawda, bojowej. To było wy, wymachiwanie szabelką, a tak naprawdę to mówiono, że jest to sprawa, Układu Warszawskiego, że jest to sprawa tych państw sojuszniczych, socjalistycznych, że to się odbywa w ich kręgu i póki nie ma zagrożenia dla państw Europy Zachodniej, to jest to, prawda, sprawa czysto wewnętrzna. Gdzie Moskwie dano wolną rękę? No, no, nie pierwszy raz, prawda? I dzisiaj, jak obserwujemy Ukrainę, widzimy, jak to się odbywa. No, trochę inaczej się odbywa, bo mamy duży wsad, prawda, materiałowy w zabezpieczenie działań wojsk ukraińskich. Wtedy czegoś takiego nie było, ale już widzimy, jak ta atmosfera tego poparcia, wsparcia opada, prawda? Jaką politykę prowadzą niektóre państwa Europy Zachodniej, no i proszę Państwa, no, tu się historia powtarza, to się powtarza, no, Tak jak nie zatrzymano w 38 roku Hitlera, tak jak nie zatrzymano obecnie Putina, to te same rządy Anglii, ten, Niemiec i Francji popełniają te same błędy obecnie. I w przypadku Czechosłowacji nie inaczej było. Gładziutko to przeszło. Mhm. Niestety, historia lubi się powtarzać. Bardzo dziękujemy. Za kolejną lekcję, solidną lekcję historii. Żegnamy się z Państwem i nie możemy się doczekać następnego spotkania z naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami i zapraszam na kolejne spotkania. Agata Witkowska i mój gość Lech Kowalski. Dziękuję.